Witam was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry, w którym zajmiemy się misją 20 pod tytułem Shadow with Nightmare, czyli ciemność z koszmarem. W tej misji będziemy musieli przejść do miejsca poświęcenia. Zanim zaczniemy misję, mamy troszeczkę orbów, kupimy sobie zeznania, kupimy sobie Vital Stara. No już na nic innego nam orbów nie starczy, nam tylko 1400. No cóż, to wszystko co mam do załatwienia przed misją, więc zacznijmy właściwą, trudną misję. No i jesteśmy teraz w Underworldzie. On wygląda dosyć osobliwie, wszystko dookoła żyje, tętni życiem po prostu. No i tutaj musimy być teraz bardzo ostrożni, bo tu mamy do czynienia z lodowymi jaszczurami, z którymi nie chcemy się bić. Więc przejdźmy dalej. Jak możemy. No i teraz trafiamy do kolejnego pomieszczenia. Dosyć ciekawie to wszystko wygląda. Na pewno nieprzyjaźnie. Jest tutaj nawet Trish. Niestety nieświadom czego Dante wpakował się teraz w pułapkę. No i w pułapce jak zwykle czeka na nas Glut, ale po raz ostatni w końcu. Tym razem mam nadzieję, że rozprawimy się z nim raz na dobre. Trish, stay back! Właśnie. Dobra, więc walczmy z Glutem! Wow, spadaj! Uśmiech! Dobra, teraz jego minigany. O, na to trzeba uważać. Sparda jest nawet bardzo fajną bronią, jest dosyć mocny. A te minigany... Usuń się. Poatakujemy. Nawet tutaj warto jest się dać wciągnąć temu Glutowi. Wow. O-o. Bumerang! To jest jedna z gorszych opcji. Dosyć bolesna. Zetknięciu. O, teraz możemy troszeczkę teraz poatakować. No, ruszasz się. Nightmare Beto może. Dobra, aktywujmy teraz znowu te tarcze. Znów te minigany. Myślałem, że na górze to będzie. Najlepiej atakować tę kulę, kiedy jest na górze. Nie wcześniej, nie później. Wow. To nie jest dobry znak. Szybko! Musimy wsiąść na tego Gluta i atakować go od góry. Jeszcze mogę. Aj. Za dużo to nie zwojowałem. Bądź na górze. Yeah! Ale niestety znów mamy do czynienia z tym... strasznym bumerangiem. Trzeba być na niego niezwykle ostrożnym. Aż
żeby się z nim rozstawić, najlepiej być w ciągłym ruchu. To możemy też się dać wciągnąć do walki. Będziemy mieli walkę z Neo Angelo. Uśmiech! O nie. Dobra, czwarta seria. No i dobra, skończyło się. Ej, walczmy, walczmy. Nie zostało nam wcale dużo życia. Nie! Nie jest dobrze. Jest bardzo źle. Dobra, trzeba coś zrobić. A co trzeba zrobić? Trzeba by się jakoś poleczyć. A jest na to pewien sposób. Jest na to Alastor. Możemy sobie zmienić profil w każdej chwili. Do tego. Mamy zmienić się w demona. Przez co życie nam się będzie odnawiało. Przynajmniej trochę. O tak. Oj nie. Dobra. Troszeczkę poatakujemy. Będąc jeszcze demonem. No ale co to? Coś nas zaatakowało z boku. Czyżby to była... Trish? You fool! You're so easy! Trish! You? A któż by inny? Trish jest przecież dziełem Mundusa. What sweets. You should know better than to trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die! No i teraz będziemy mieli troszeczkę utrudnione zadanie, bo Trish też będzie nas mogła atakować, chociaż nie widzimy, że tutaj jest pewien taki piorun. Dajmy się wciągnąć Glutowi. No, wciągaj, 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 nie. Dobrze! I teraz będziemy mieli szansę rozwalić Gluta od środka. Czyli tak, jak lubię najbardziej. Ale zanim to znowu zrobimy, znowu będę musiał zmienić broń na Spardę. Bo Sparda jest jedną z lepszych broni w Devil May Cry. Przyda się w tej tutaj walkach niezmiernie. Dobra, na początek mamy do rozwalenia czaka. Jeśli Sparda jest najsilniejszą bronią... Znaczy, można by powiedzieć tak, że ma... No i tak muszę zmienić broń z powrotem. Wyglądamy na Talastor. Tylko strasznie czasu dużo mi to zajmuje. Tak muszę się poleczyć. Dobra, będąc demonem, możemy odnowić sobie życie. Chociaż trochę. Oj, niedobrze. Teraz ta większa czaszka. No właśnie, też o tym może nie wspomniałem, kiedy używamy Nightmare Betty i do tego jeszcze jakiejś innej broni, to znaczy typu Ifrit, czy... Oj, o. Dobra, do tego będzie mi potrzebny Sparda. Nie Ifrit. Czemu to wszystko tak musi się ładować długo z tej płyty? Właśnie gdy korzystamy z Nightmare Betty,
wtedy nasza moc na przemianę demona zużywa się. Wow, odsuń się. Jak widzimy, Sparta całkiem dobrze radzi sobie z Neo Angelo, który już praktycznie wiemy dokładnie kim jest, że jest to Virgil. Brat Dantego. Dobra. Neo Angelo padł, dostajemy kawałek Green Orba. Bardzo się z tego cieszymy. Znaczy no, kawałek małego Green Orba. No i miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby rozwalić Gluta. Nie mam pojęcia, jak on się normalnie nazywa. Co, można to sprawdzić. No i tak. Ten Glut ciągle żyje. Nie jest więc dobrze. A teraz mamy śmiałe pole do popisu. Raz. A porządnie rozwalamy Gluta, tylko teraz musimy uciekać przed jego ostatnimi pchnieniami. Właściwie to mamy atakować. Też nie pomyślałem. Właśnie, właśnie, właśnie. Ach, jest. Zapomniałem o tym. Teraz to se możesz. O kurde, mamy problemy. Co jest? Czego się nie mogę poruszyć w żadną stronę. Jest! Dobra. Rozwaliliśmy Gluta. W końcu. Nie było łatwo. Ale udało się. Co masę itemów zżyliśmy, więc ranga D murowana. O, Dante jeszcze leci na pomoc, pisz. Ona wcale mu nie pomogła, więc przeciwnie. I nastała cisza. No tak. Otrzepać się i lecim dalej. Dante! Dante, why did you save my life? No właśnie, dlaczego? Because you look like my mother. Get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her! You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! No tak. W ten oto smutny sposób. A jeszcze jednak nie koniec. I teraz będzie koniec. No tak, jest koniec misji
20, która zajęła nam 12 minut 3 sekundy, naprawdę długo. Zarobiliśmy bardzo mało orbów, przeszliśmy ją na rangę D, tak jak myślałem, dostajemy 100 za, za ranking, 800 za bossa i razem dobywamy 2900 orbów. Więc to wszystko w tym filmie, niestety nie podpisałem się zbytnio swoimi umiejętnościami, które wcale nie są takie duże. No ale okej, to wszystko w dzisiejszym filmie, zapiszmy grę, ja tymczasem żegnam się z wami, to do następnego filmu, do misji 21, to cześć!